Ranka pewnego, gdy Krystyna w towarzystwie Pazia na konną przejażdżkę się wybrała, też rzęcisty zaczął padać. Księżna w pośpiechu wielkim, pod dębem ogromnym na skraju parku się schroniła. Nie zauważyła, że od pewnego czasu dwoje oczu z pobliskich zarośli, wyzierających się ciekawie, się jej przygląda. Oczy owe, o wejrzeniu krew w żyłach ścinającym, do samego herszcza Janusza skóry należały. Z nim samym, od chwili, gdy piękną Krystynę zobaczył, dziwne rzeczy się dziać poczęły. Patrząc w jej twarz, poczuł wątpliwość wypełniającą mu serce. Zapomniawszy o tym o ostrożności, wychylił się zza krzaków. Wydając przed dwojgiem jeźdźców, trwał nadal w niemałym zachwycie, wpatrzony w twarz Krystyny. Ta szybko go spostrzegła, zmieszał się. Zmieszał i ją nataczywy wzrok mężczyzny. Jako że rozbójnik odznaczał się niezwykłą urodą, sama również nie mogła oderwać od niego oczu. Trwając tak w zafascynowaniu, poczuli, że nawiązuje się między nimi jakaś nić tajemna, wysnuta z nieznanych tęsknot.